Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Jak wiecie, Godzilla posiada wiele uniwersów, w których walczy z różnymi przeciwnikami, określanymi mianem kaiju, lub tak jak jest to w MonsterVerse z tytanami. W dzisiejszym materiale chciałbym wam przedstawić mój subiektywny ranking 10 najgroźniejszych przeciwników Godzilli. Kolejność przedstawionych w zestawieniu potworów jest czysto losowa, dlatego nie sugerujcie się numeryką. Zanim przejdziemy do głównej części materiału, zachęcam was do wypisywania w komentarzach waszych 10 faworytów, którzy według was są najgroźniejszymi przeciwnikami tego atomowego stwora. Jestem przekonany, że nasze zestawienia będą się różnić, z chęcią zapoznam się z waszymi propozycjami. Tymczasem zaczynamy. Ten olbrzymi potwór jest niezaprzeczalnie najbardziej znanym wrogiem Godzilli. Zadebiutował po raz pierwszy w filmie z 1964 roku, Ghidorah Trójgłowy Smok. Pochodził z przestrzeni kosmicznej, a swoją siłę czerpał z elektryczności. Ze swoich trzech pysków potrafił wystrzelić m.in. tzw. snopy grawitacyjne, potężne wiązki energetyczne, niszczące wszystko na swojej drodze. Na szczególną uwagę zasługiwała jego umiejętność regeneracji, która umożliwiała mu odtworzenie każdej utraconej głowy. W MonsterVerse posiadał również umiejętność, znaną jako elektrokineza. Jako że posiadał w sobie cząstki złota, potrafił przewodzić doskonale prąd, dzięki temu nagrzewał parę wodną do wysokich temperatur i tworzył sztuczne komórki burzowe, w których mógł się ukryć. W japońskiej serii zazwyczaj był sterowany przez siły pozaziemskie i gdy tylko kosmici stracili nad nim kontrolę, był zakłopotany i oszołomiony, przez co Godzilla nad nim triumfował. To jednak nie znaczy, że był słaby, gdyż czasami do walki z nim stawały wszystkie ziemskie kaiju. Olbrzymi kaiju, który przybył na Ziemię w wielkiej asteroidzie Gorat, zadebiutował w filmie Godzilla Final Wars z 2004 roku. Był antropomorficznym gigantem, który był zarazem wyjątkowo sadystyczny. Podczas walki z Godzillą połączył siły z giganem i czerpał radość z zadawania cierpienia atomowemu kaiju. Jego ostateczną transformacją był Kaiser Ghidorah, potężniejszy odpowiednik popularnego króla Ghidory. Cesarz Ghidorah przekraczał wszelkie granice potęgi i był bliski zneutralizowania Godzilli. Gdyby załoga Gotengo za pomocą Master Kanona nie napełniła Godzilli energią, ten przegrałby z Kretesem. Dopiero wzmocniony atomowy oddech zdołał rzutem na taśmę odciąć łeb Kaiser Ghidory i zapewnić Godzilli zwycięstwo. Destruktor był najpotężniejszym przeciwnikiem Godzilli ery Heisei. Po użyciu przez Daisuke Sherizawę bomby nazywanej Destruktorem Tlenu w Zatoce Tokijskiej, kolonia prekambryjskich skorupiaków zaczęła mutować w różne formy, aby ostatecznie przerodzić się w superorganizm. Główną umiejętnością ofensywną Destruktora był promień mikrotlenowy. Mógł za jego pomocą przebić tkanki Godzilli i mocno poturbować Godzilla Juniora. Bez problemu był w stanie przyjąć uderzenie spiralnych promieni cieplnych, potężniejszych wersji atomowego oddechu. Dzięki swojej sile mięśni mógł również bez problemu wlec za sobą ranną Godzillę, a także podnieść powietrze Juniora, któremu połamał wszystkie kości. To właśnie po walce z tym kaiju Godzilla ery Heisei poległ, oddając życie za swojego syna Godzilla Juniora. Ten kaiju zadebiutował po raz pierwszy w 1974 roku w filmie Godzilla kontra Mechagodzilla. Początkowo był dziełem kosmitów i miał być główną bronią w trakcie inwazji na Ziemię. W swoich pierwszych wersjach był bezmózgim robotem sterowanym przez obcych. Podczas kolejnych reedycji posiadał w sobie m.in. duszę Godzilli 1954, jak i umysł Ghidory. Ostatni raz mogliśmy zobaczyć tego tytana w filmie Godzilla kontra Kong, gdzie gdyby nie połączone siły dwóch alf potworów, Mechagodzilla z łatwością zabiłby Godzillę. Ostatnia wersja tego robota została powołana do życia przez ludzi na bazie próbek ciała Ghidory. Wykazywała się szerokim spektrum umiejętności walki wręcz, a także brutalnością. Mechagodzilla potrafił również strzelać z pyska promieniem protonowym, jak i używać końca ogona w formie wiertła. Gigant był kiedyś kosmicznym dinozaurem, który zginął broniąc swojej planety. Po śmierci został zamieniony przez kosmitów w cyborga, który zasłynął ze swoich sadystycznych zapędów. W swoim ciele miał wiele mechanicznych wszczepów, takich jak piły tarczowe. Podczas walki z Godzillą uwielbiał ją torturować. Jednak w pewnym stopniu był też tchórzem, gdyż w wersji Showa, gdy tylko zaczął przegrywać, błyskawicznie wycofywał się z pola bitwy. Ostatni raz pojawił się w Godzilla Final Wars, gdzie połączył siły z Monster X, będąc wysłannikiem kosmitów Xilienów. Ten potężny kaiju potrafił latać z prędkością do 3 machów w ziemskiej atmosferze, zaś w kosmosie przyspieszał do prędkości milion razy szybszej niż światło. W walce używał pił tarczowych, miotaczy ognia, haków na łapach, jak i wiązki laserowej, którą generował z oczu. Potwór ten powstał na skutek manipulacji DNA Godzilli, człowieka i róży. Zadebiutował w pierwszym filmie ery Heisei. Był roślinnym kaiju, który w początkowej fazie przemiany wyglądał jak kolosalna roślina. W drugiej formie przypominała już bestię z widocznymi motywami roślinnymi. Posiadała olbrzymią czaszkę ze śmiercionośnymi zębami, a także liczne pnącza.
W walce Biollante starała się zacisnąć swoje odnogi na ciele Godzilli w celu uduszenia atomowego kaiju. Liczne wąsy tego olbrzyma mogły formować lity mur, potrafiący odbijać atomowy oddech, jak i inne ataki. Podczas walki na odległość pluła wyjątkowo żarącą substancją, która była również radioaktywna. Dodatkowo Biollante potrafiła zregenerować swoje ciało od zera. W ramach potrzeby mogła rozbić je do formy zarodników i odrodzić się w innym miejscu. Według spekulacji fanów, to właśnie z tego kaiju powstał kolejny omawiany w tym materiale śmiertelny wróg Godzilli. Ten kaiju zrodzony z DNA Biollante, poddanego oddziaływaniu supernowej, zadebiutował w filmie Godzilla kontra Kosmogodzilla z 1994 roku. Był to niezwykle inteligentny kaiju, który był w pełni świadomy swoich działań. Chciał jedynie zabić Godzillę, aby Ziemianie byli bezbronni. Po przybyciu na Ziemię pokonał Mogwere, a następnie Godzillę na Wyspie Narodzin. Porwał wtedy syna Godzilli Juniora, którego dorosły obrońca ludzkości starał się potem uratować. Godzilla, łącząc siły z Mogwerą, z trudem pokonał Space Godzillę, uwalniając swoje potomstwo. Kosmogodzilla potrafił zakłócać działanie wszystkich urządzeń elektrycznych, generował również potężne bariery ochronne, będące nie do przebicia przez atomowy oddech Godzilli. Oprócz niesamowitej siły i wytrzymałości, potrafił tworzyć kryształy, których używał w formie pocisków. Dodatkowo, jeśli zaszła taka potrzeba, potrafił latać z prędkością 3 machów. Elitarny przedstawiciel gatunku Titanus Jinshin Mushi. Prastara odmiana Gnola, która miliony lat przed pojawieniem się na Ziemi człowieka była drapieżnikiem szczytowym, potrafiącym skutecznie polować na przedstawicieli gatunku Godzilli. W ciałach pokonanych wrogów składała jaja, z których rodziły się pomniejsze muto. W ten sposób śmierć poniosła m.in. Godzilla o nazwie roboczej Dagon. Ten tytan pojawił się m.in. w komiksie Godzilla Aftershock. Podczas pojedynku z Godzillą praktycznie zdominował obrońcę ludzkości. Gdyby nie pomoc ludzi, Titanus Gojira stałby się kolejnym nosicielem młodych muto. W walce używał m.in. sonicznego ryku, który z łatwością kruszył płyty grzbietowe Godzilli. Jego masywne ciało pozwalało na walkę jak równy z równym z Godzillą, przy czym po rozkruszeniu płyt grzbietowych Godzilla nie miała już za bardzo czym się bronić. Głównym pożywieniem tego tytana była energia atomowa, dlatego też Godzilla był dla niej przysmakiem. Ten szlamowy kaiju zadebiutował w filmie z 1971 roku Godzilla kontra Hedorah. Przybył na Ziemię w komecie, po czym przez wiele dni, zanim zaatakował Godzillę, żerował w Zatoce Tokijskiej. Olbrzym ten wraz z pochłanianiem kolejnych śmieci zmieniał swoje formy, ostatecznie osiągając humanoidalną wyprostowaną formę, mogącą śmiało konkurować z Godzillą. Celem tego stwora było głównie pożeranie zanieczyszczeń. Nie zwracał jednak przy tym uwagi na to, jakie zanieczyszczenia powoduje. Podczas walki z Godzillą dominował dzięki swoim defensywnym technikom. Mimo że nie zadawał Godzilli ogromnych obrażeń, to stopniowo ją osłabiał. Dopiero użycie przez ludzi olbrzymiego supa elektrycznego pozwoliło na zasuszenie ciała Hedory, które zostało rozbite przez Godzillę. Specjalne moce tego kaiju to m.in. toksyczne opary, które rozsiewał na dużym obszarze. Były one bardzo groźne, gdyż potrafiły zniszczyć każdy stop metalu, jak i zabijać każdy żywy organizm. Na uwagę zasługuje również wytrzymałość Hedory, która będąc kolonią miliardów mikroorganizmów, mogła się odrodzić w każdej sytuacji. Należał do form życia nazywanych mileniami. Zadebiutował w filmie Powrót Godzilli z 1999 roku. W czasach współczesnych został przez przypadek obudzony przez Instytut Kontroli Kryzysu. Po przebudzeniu natychmiast zaczął skanować otoczenie w poszukiwaniu dominującej formy życia. Jego celem padła Godzilla, którą stwór miał zamiar skopiować pod względem DNA. Nie potrafił jednak uwzględnić skutków promieniowania, dlatego tworząc swą nową formę cielesną, stał się paskudną abominacją. Podczas walki tych dwóch kaiju, początkowo górą był Godzilla, jednak do czasu. Nawet atomowy oddech nie był w stanie nic skurać na system regeneracji kosmity. Ostatecznie Orga, otwierając swoją paszczę, chciał pochłonąć Godzillę. Zdesperowany obrońca ludzkości wbiegł do otworu gębowego Orgi i użył potężnego impulsu jądrowego, niszcząc połowę ciała wrogiego kaiju. O zwycięstwie zadecydowało szczęście. Dosłownie gdyby Godzilla pozostał minutę dłużej w paszczy Orgi, zostałby roztopiony przez kwasy, a Orga przebrałby jego wygląd. Podsumowując, w większości przypadków, gdyby nie pomoc ludzi lub innych kaiju, Godzilla zginąłby już wielokrotnie. W zestawieniu zabrakło takich kultowych stworzeń jak Mothra, Rodan, Baragon czy też Anguirus. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółową historią tych potworów, na kanale znajdziecie ponad 50 filmów z tego arcyciekawego multiversum. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!